jakiś czas temu mówiłam wam o słuchawkach. Chodzi o te słuchawki, które są taką tańszą alternatywą dla AirPodsów. Słuchawki w takim małym, fajnym pudełeczku. Chciałbym wam dzisiaj pokazać słuchawki, których ostatnio dosyć często używam. Mowa tutaj o HiPods. Oszuści, zgłaszam sprawę na policję. Zamówiłam, zapłaciłam i cisza. Te słuchawki normalnie kosztują 599 zł. I teraz mam dla was kod rabatowy, który brzmi... To te słuchawki z prawie 600 będą kosztowały 129 zł. Więc jeśli jesteś chętny, no to oczywiście swipe up, zapraszam. Czy 225 zł czy 500, to jest w ogóle jakąś astronomiczną kwotą, za te słuchawki jest racjonalne? Absolutnie nie. Ilekroć wrzuciłem film o podejrzanym dropshippingu, dostawałem od was chociaż jedną wiadomość z prośbą o zbadanie afery ze słuchawkami HiPods. Zaintrygowało mnie, że tak wiele osób upomina się o ten temat, a tym bardziej, że cała kampania reklamowa odbyła się jakoś rok temu. Powiem wam, że warto było zainteresować się tą sprawą, bo to największa akcja podejrzanego dropshippingu, jaką widziałem, którą zaangażowano ogromną liczbę znanych influencerów, a nawet aktorów. Lista jest tak długa, że aż nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale póki co ogólnie powiem, że chodzi o osoby z ekipy, Team X, programów telewizyjnych, czy też ze świata modelingu. Właśnie ze względu na skalę w sieci przetrwało sporo materiałów autorstwa pokrzywdzonych osób, które zakupiły HiPodsy i które to poczuły się oszukane. To o co w tym wszystkim chodzi i co tak naprawdę influencerzy wciskali swoim fanom? Jakiś czas temu mówiłam wam o słuchawkach bezprzewodowych HiPods i te słuchawki są tańszą alternatywą AirPodsów. Z moim kodem kupicie je za 129 zł, bo one są teraz na przecenie za 225, bo ich regularna cena to 599, ale z moim kodem tylko 129 zł. Jak mogliście usłyszeć od Natsu, chodzi o bezprzewodowe słuchawki w niesamowicie atrakcyjnej cenie, które podobno są tańszą alternatywą Apple AirPods. Osoba odpowiedzialna za promo HiPodsów popłynęła z promocją i kazała mówić influencerom o obniżce z 600 zł na 225 zł. I to jeszcze nie wszystko! Bo influencerzy mieli specjalne kody rabatowe, które dodatkowo obniżały cenę o kolejne kilkadziesiąt procent, więc ostatecznie słuchawki niby za 600 zł były do kupienia za 130 zł. Sumarycznie była to niesamowita promocja rzędu 80% i nikomu nie wydało się to podejrzane. To jest pierwszy taki przypadek gdzieś tam w twojej karierze, że coś takiego się wydarzyło? Bywały jakieś takie różne dziwne, wątpliwe sytuacje, ale raczej starałem się zawsze zwracać uwagę. Że zdarzało mi się reklamować dziwne rzeczy. Yo, całkiem sporo osób się odzywało, żebym przypomniał, jak się nazywały te słuchawki, które kiedyś reklamowałem, więc stwierdziłem, że się do nich odezwę i zrobimy nową promkę. Chodzi o te słuchawki, które są taką tańszą alternatywą dla AirPodsów. Mają całkiem spoko jako. No i normalnie są za 599 zł, teraz są za 225 zł, a jeszcze z kodem zniżkowym Marcin40 macie je za 129 zł, więc polecam. Tak, jakby ja się nie wstydzę tego, żebyś robił różne rzeczy. No. Tym, co wyróżnia promo HiPodsów, jest skala, bo jeszcze nigdy nie widziałem, aby aż tylu influencerów reklamowało jakiś produkt. Wówczas Instagram musiał być po prostu zalany kolejnymi stories z opowieścią o niesamowitej promocji na słuchawki. Potwierdziły się również doniesienia z waszych wiadomości, bo udział w reklamie miały również osoby z ekipy. Co ciekawe, chodzi o tych członków i członkinie, po których raczej byście się tego nie spodziewali, a jednak. Siemanko moi drodzy, czy napotkaliście na swojej drodze kiedyś taki problem, że bardzo chcieliście przesłać swoje ulubione piosenki, ale akurat nie posiadaliście żadnych słuchawek? Chciałbym wam dzisiaj pokazać słuchawki, których ostatnio dosyć często używam. Mowa tutaj o HiPods. W skrócie największym, taki budżetowy zamiennik AirPodsów, czyli po prostu bezprzewodowe słuchawki. Słuchawki w takim małym, fajnym pudełeczku, przez co możecie je zabrać ze sobą wszędzie. Możecie je kupić za 129 zł, a nie 599 zł. Więc jeśli jesteś chętny, no to oczywiście swipe up, zapraszam. Skoro była mowa o ekipie, to i wspomnę o osobach powiązanych z Team X. Wcześniej widzieliście stories Natsu i Dubiela, ale HiPodsy promowali również Monika Kociołek, Czaro i Fagata. Tak więc podziały podziałami, konkurencja konkurencją, ale marketing nie zna granic i łączy ludzi. Szkoda tylko, że akurat przy reklamie takiego wątpliwej jakości produktu. O ile po akcji z zaśnikiem nie spodziewam się, że Natsu odniesie się do tematu, tak być może jej znajomi jakoś zareagują. Kochani, jakiś czas temu wam opowiadałam o słuchawkach HiPods i tak bardzo mi się podobało, że teraz sobie zamówiłam drugie opakowanie. Bo jakość ich naprawdę jest super i ja jestem w szoku w ogóle, jak słuchawki za taką cenę mogą mieć taką jakość. Jakość dźwięku jest naprawdę ekstra, już testuję te słuchawki dłuższy czas i naprawdę nie mam żadnych zarzutów co do nich. Te słuchawki normalnie kosztują 599 zł. Przez dobę będą kosztowały 249 zł. I teraz mam dla was kod rabatowy, który brzmi Agata40. I cena tylko 129 zł. Udanych zakupów wam życzę. Cześć, pa pa. Patrząc na skalę promocji, na to ilu influencerów wzięło udział w reklamie HiPodsów, zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób firma ta zdołała do nich dotrzeć i namówić do współpracy. Zakładam, że część influ dostało po prostu bezpośredniego maila od HiPods z wizją promocji, ustalili stawki i po prostu się zgodzili. Jednak patrząc na skalę, byłem praktycznie pewien, że reklama HiPods musiała być również ogarniana przez agencje reklamowe. Wiecie, wtedy firma wysyła zapytanie, mówi do jakiego targetu chce dotrzeć, jakich influ potrzebuje, a agencja ogarnia wszystkich chętnych i zbiorowo realizuje kampanię. Zakładam, że jedną z agencji reklamowych, która
weszła w ten deal, było Healthy Group, które współpracuje z wieloma gwiazdami znanymi z telewizji, jak na przykład Joanna Koroniewska, Piotr Gąsowski czy też Maciej Dowbor. Zaprezentuję Wam dzisiaj moje ostatnie odkrycie. Są to słuchawki bezprzewodowe marki HiPods, które są dobre jakościowo, no i przede wszystkim wygodne. Skąd podejrzenie, że Healthy Group ogarniało promocję tych słuchawek? Widzicie, jedną z osób, która promowała HiPods, jest Anna Stelmaszczyk, którą możecie kojarzyć z występu w programie Rolnik Szuka Żony. Staw chciał, że ze względu na swoją nadgorliwość oznaczyła ona na stories nie tylko profil HiPods, ale również Healthy Group. W ten sposób trafiłem na stronę tej agencji i okazało się, że współpracują oni nie tylko ze Stelmaszczyk, ale również z Agnieszką Kotońską, znaną z programu Google Box, która również reklamowała HiPodsy. Słuchawki znajdują się w małym, poręcznym pudełeczku i tak jak Wam wspomniałam wcześniej, nie dość, że możemy je ze sobą wszędzie zabrać, to jeszcze oczywiście możemy je w tym pudełku naładować. Zapewne inne agencje również weszły w ten deal i zaproponowały swoim influencerom promocję HiPodsów i dlatego cała kampania odbyła się na aż taką skalę. I to jest dla mnie niesamowite, że jakaś osoba w agencji, która w teorii ma być specem od marketingu, widzi deal z przeceną z 600 zł na 130 zł i wciska ten koncept swoim podopiecznym. Zakładam, że cała promocja mogła też nakręcić się jak kula śnieżna, na zasadzie jedna znana osoba zareklamowała te słuchawki, więc wszyscy nie uznali, że to spoko opcja. Wiadomo, że każdy influ powinien samemu sprawdzać współpracę, które podejmuje i nikogo nie zwalnia to z odpowiedzialności, ale mimo wszystko, jakim cudem ktoś z takiej czy innej agencji uznał, że to legitna współpraca? Siemanko, dzień dobry, cześć, słuchajcie kochani, wyprzedaż na HiPods, o której mówiłem Wam wczoraj, kończy się za kilka godzin. Słuchawki te są naprawdę dobrej jakości, są wygodne, a przede wszystkim przez takie małe pudełeczko są wygodne do zabrania wszędzie, których ja używam do treningu, na siłowni, do biegania, do jazdy na rowerze. To te słuchawki z prawie 600 będą kosztowały 129 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz macie ode mnie taki prezent, kod Marcin Malczyński 40 i dzięki niemu będziesz miał te słabeczki za 129 zł. Pozdrawiam serdecznie, Swipe Up! Zbierając materiały do tego filmu, skontaktowałem się z Paśkiem, znanym TikTokerem, który również reklamował HiPodsy. I wiecie, nie musiał, ale pomógł mi dotrzeć do źródłowych informacji, bo sam przyznał, że żałuje tej współpracy i bierze to na klatę. Dzięki temu mogę Wam pokazać, jak wyglądał oryginalny mail z propozycją współpracy oraz brief reklamowy, czyli konkretny plan, który na stories musieli zrealizować influ. Mail przychodził bezpośrednio od firmy HiPods, a konkretnie od niejakiej Aniki. Nie ma w nim nic specjalnego, bo tak naprawdę cała treść jest zawarta w briefie. I powiem Wam, że jak na standardy firmy o dropshippingu, to brief był niezwykle dokładny i zajął aż 4 strony. Influ mieli za zadanie na przykład włożyć słuchawki do ucha, podkreślić ich niesamowitą jakość dźwięku, czy też zwrócić uwagę na przecenę z 600 na 130 zł. Mnie natomiast zaciekawił punkt mówiący, że słuchawki nie powinny się świecić podczas nagrywania. No i znalazłem w sieci odpowiedź, dlaczego był taki zapis. Jak będziecie mieć je w uszach gdzieś na ulicy, to na pewno nikt nie rozpozna, czy są to oryginały, czy podróbki. Chociaż nie ukrywam, jest jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo irytuje i po której możecie też rozpoznać, czy są to oryginały, czy podróbki, a mianowicie dioda LED, która jest umieszczona tutaj w każdej z tych słuchawek. Nie wiem, po co ona jest tutaj wkładana, to jest naprawdę rozwiązanie bez sensu, bo nam tutaj miga niepotrzebnie to w ogóle. Jako że we wstępie wspomniałem o dropshippingu, to zapewne domyślacie się, że te niesamowite HiPodsy można kupić za parę złotych na AliExpress. Cała akcja promocyjna miała miejsce rok temu, aktualnie strona HiPods już nie istnieje, więc w teorii ciężko jest przedstawić dowody, ale w internecie nic nie ginie. Na wykopie wisi post z lipca 2020, w którym użytkownik Krzysztof Michalik przedstawił swoje dochodzenie w sprawie słuchawek. Okazuje się, że ten zachwalany przez influ sprzęt był wysyłany z Chin, a paczka była dostarczana przez około 3 tygodnie. Oprócz tego niby polska firma była zarejestrowana w fikcyjnym biurze w USA. Co do samego sprzętu, to słuchawki przychodziły w nieobrandowanym pudełku i był to popularny na AliExpress model I12 TWS, który wówczas kosztował około 30 zł. Krzysztof zdobył na to całkiem mocny dowód, bo poprosił HiPods, aby podesłali mu instrukcję obsługi i okazało się, że to dosłownie ta sama instrukcja co do I12 TWS, tylko że przetłumaczona na język polski. Potwierdzenie tych słów znalazłem również na stronie Hajki, gdzie autor również stwierdził, że to model I12 TWS i wypunktował wiele wad tych słuchawek, jak na przykład zasięg, jakość dźwięku, czas działania czy wodoodporność. Niemniej krytyczną opinię wyraził Dimit z kanału Sprawdzam Jak, który zrobił test HiPodsów i porównał je do oryginalnych AirPodsów. Teraz jaka jest różnica pomiędzy tymi, bo to jest nasz główny odnośnik. Podejrzewam, że mniej więcej taka. Atlantyk, Pacyfik i dopiero są te. Różnica pomiędzy nimi jest olbrzymia. Czy 225 zł, czy 500, to jest w ogóle jakąś astronomiczną kwotą za te słuchawki, jest racjonalne? Absolutnie nie, bo po pierwsze, nie wspieramy tych, którzy tworzą podróbki i je reklamują. Opowiedziałem Wam o tym wszystkim, bo potężna reklama przełożyła się na potężną sprzedaż. Ciężko się dziwić, skoro tylu znanych influ podzieliło się zasięgami, żeby wcisnąć swoim fanom jakże luksusowe chińskie słuchaweczki. Problem z tego typu dropshippingiem polega na tym, że zwykle po zebraniu odpowiedniej puli zamówień sklep znika, a klienci pozostają bez jakiejkolwiek obsługi w zakresie gwarancji, zwrotów albo nawet problemów z dostarczeniem paczki. Afera z HiPods jest na to idealnym przykładem, bo na profilu firmy na Instagramie można znaleźć mnóstwo komentarzy niezadowolonych osób.
Część z nich zgłasza uszkodzony sprzęt, inni chcą naprawy w ramach gwarancji, a jeszcze inni paczki w ogóle nie dostali. Za to wszystkie te osoby łączy fakt, że nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Oszuści, zgłaszam sprawę na policję, zamówiłam, zapłaciłam i cisza. Tak samo, zamówiłam, zapłaciłam i zero odpowiedzi. Zakupione słuchawki pół roku temu i przestały działać. Na wiadomości nikt nie odpowiada, stracone pieniądze, oddadzam zakup, niby najlepsza gwarancja, a zero odzewu. Trudno o kontakt z tą firmą, nikt nie odpowiada, nie ma telefonu. Dziwię się, że tę firmę promowała Patrycja Kazadi. Nie polecam. Powiem wam, że to zdecydowanie odbiega od tego, co oni mówią. Na pewno nie są to słuchawki, które można polecać. Wydaje mi się, że jakikolwiek szanujący się youtuber, influencer byłby w stanie po prostu powiedzieć, że no w sumie to ja nie chcę tego testować, bo to jest po prostu słabej jakości. Ale widocznie tak się nie stało i dlatego też je po prostu kupiłam. Żałuję. I to jest właśnie przestroga dla wszystkich influencerów, którzy reklamują badziewie z Chin. Właśnie takie problemy mają później fani, którzy zaufali waszej reklamie i wydali swoje pieniądze na coś, co nie jest warte swojej ceny. Z jednej strony ogromna przecena jest kusząca dla ludzi i to znany mechanizm promocji, ale z drugiej powoduje ona duże oczekiwania względem produktu. W tym wypadku klient miał wrażenie, że kupuje coś, co nominalnie jest warte 600 zł, więc spodziewał się luksusowego towaru i profesjonalnej obsługi, a nie plastikowego syfu i braku kontaktu. Zgodzę się, że to naiwne myślenie, zgodzę się, że ludzie nie powinni nabierać się na promocję rzędu 80%, ale nie usprawiedliwia to influencerów, którzy pełni uśmiechu i przekonania w głosie zachwalają pod niebiosa coś, co koło AirPodsów nawet nie leżało. Hej, chciałam pokazać wam dzisiaj mój ulubiony gadżet. Są to słuchawki marki HypePods, których używam na co dzień, ponieważ jakość dźwięku jest po prostu świetna. Możecie kupić je za nie 599 zł, tylko za 129 zł. Jeśli zastanawiacie się, jakim cudem dokopałem się do tych wszystkich stolic, to od razu wam powiem, że nie było to takie trudne. Wystarczy wejść na profil HypePods.pl na Insta i sprawdzić zapisane relacje. W sumie jestem zaskoczony, że nikt nie zadbał o to, aby usunąć te treści i zapewne dopiero po moim filmie profil jak zwykle magicznie zniknie, ale spokojnie, wszystko sobie zgrałem. Ciekawostek warto było zajrzeć na stronkę WebArchive, bo niby sklep HypePods już nie istnieje, ale jakaś dobra duszyczka zapisała jej kopię i dzięki temu możemy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Jak mówiłem, w sieci nic nie ginie. Na wspomnianych stolic znajdziecie również m.in. Kiniewicz, Maję Stojek, Nadię Długosz, Maszę Graczykowską, Anitę Sokołowską, Maksyma Ziółkowskiego i wielu, ale to naprawdę wielu innych influencerów. Tutaj też zaznaczę, że to nie są wszyscy influ, którzy promowali te słuchawki, bo w przytoczonym przeze mnie wcześniej komentarzu osoba wspomniała Patrycję Kazadi, której nie ma w zapisanych stories. Siemanko kochani, słuchajcie, chciałabym wam pokazać słuchaweczki firmy HypePods, które zawsze mam przy sobie, bo są w takim małym, pojemnym opakowaniu. Słuchajcie, słuchawki kosztują 599 zł, ale obecnie na stronie jest promocja, a z moim specjalnym kodem zapłacicie za nie tylko 129 zł. Pamiętajcie, że macie tylko 24 godziny, tutaj jeszcze wam napiszę szczegóły, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, no i do dzieła. I powiem wam, że tak jak wcześniej miałem jeszcze nadzieję, że być może część influencerów bierze te deale, bo nie wiedzą co czynią, tak po zapoznaniu się z aferą wokół HypePods nie mam już złudzeń. Wiadomo, to łatwy hajs, bo za nagranie Insta Stories można zarobić nawet kilka tysięcy, ale czy warto dla tych pieniędzy ryzykować cały swój wizerunek i wystawiać na próbę zaufanie fanów? A tym bardziej, że akurat w tym wypadku mówimy o naprawdę znanych influencerach, którzy na bank mają oferty legitnych współprac od sprawdzonych marek. Jak widać, niektórzy, w tym wypadku naprawdę spora grupa, uznała, że warto i dlatego takie skoki na kasę trwają w najlepsze. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści szok, pamiętaj, żeby kliknąć suba i wpadaj na moje streamki na Twitchu, gdzie omawiam na bieżąco aferki. Do zobaczenia już niedługo. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój.